Nasz plan był stosunkowo prosty. Na dzisiejsze spotkanie chcieliśmy zneutralizować przede wszystkim drugą linię Lecha, odciąć tego przesuniętego napastnika od Kiły. Nie pozwolić na dłuższą grę Lecha w ataku pozycyjnym na naszej połowie. Muszę powiedzieć, że praktycznie przez cały czas nam się to udawało. Dzisiaj jestem taki trochę rozdwojony, bo naprawdę uważam, że dzisiaj zawodnicy Lechu zrobili wszystko, żeby wygrać ten mecz. I zdrowia nas to wszystko kosztowało. Stworzyliśmy, myślę, wystarczająco dużo sytuacji, żeby przynajmniej strzelić tutaj jedną bramkę. Chociażby sytuacja Manu z pierwszej połowy, czy pozostają w fragmencie gry strzał Lewicy, czy niewiele nam zabrakło, że piłka znalazła się w siatce. Ale ciągle nam czegoś brakowało. Jeden błąd defensywny na 7 minut przed końcem meczu. No niestety spowodował to, że dzisiaj tracimy punkty. Tak jak powiedziałem, jestem strasznie rozczarowany wynikiem tego meczu. Natomiast myślę, że postawa drużyny, postawa Lewicy zasługuje jednak na trochę tak, jakieś ciepłe słowo mimo tej porażki. Natomiast ja muszę powiedzieć, że absolutnie nie zgadzam się z decyzją sędziego Małka odnośnie interpretacji sytuacji z Mamą. Moim zdaniem w takiej sytuacji sędzia nie może zachować się inaczej, jak tylko pokazać czerwoną kartę. Dla mnie jest oczywisty. I tutaj powiem szczerze, nie zgadzam się z tą decyzją.